Wyjątkowy. Wyjątkowo dziwny. Tak o sobie mówi Dariusz Miliński, który w Magicznej Puławnej stworzył swoją pokazywalnię obrazów, która zachwyca bajkowym światem. Artysta uczestniczył w ponad 250 wystawach indywidualnych i ponad 100 zbiorowych, m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Belgii i USA. Dlaczego zaczął malować? Trochę z biedy, bo po prostu człowiek w Sobieszowie, taki bidny chłopiec, szukał jakieś po prostu dla siebie jakiegoś wybawienia. W szkole podstawowej, mając 12 lat, wystawiłem masę obrazów, to po prostu się okazało, że to jest takie postępujące w strefę sukcesu, że to jest takie przyjemne, nie? Że wszystko dookoła było patologiczne i jakieś tam paprane. Tak tutaj po prostu te wszystkie ruchy, które wykonywałem na strychu jako dzieciak, obrazy, one po prostu zaciekawiały to raz, że były inne, że tam jakieś Beksiński mi w głowie, Bronisław Linkę, koledzy w szkole, w klasie tam nie zwracali na mnie za bardzo uwagi, bo byłem wyjątkowy, wyjątkowo dziwny, a tutaj nagle gdzieś przez pryzmat obrazu i tego całego malowania, to tak zaczęło się coś fajniej, nie? I uznałem, że to jest świetny temat, żeby sobie ten żywot poprawiać. Artysta zazwyczaj wybiera portrety przedstawiające postacie bajkowe osadzone w wiejskim krajobrazie. Te obrazy zaczęły być ciekawsze, zaczęły być jakieś intrygujące, także a ja szachraj, bo śmietnikowy szachraj z Sobieszowa, po prostu potrafiłem to tak poukładać, że tutaj jakiś tam droga na chojnik, znana masę turystów i tutaj moje jakieś małe obrazki albo główki z kory wyrzeźbione i to tak się po prostu zaczynało, nie? Przez szerszą publiczność kojarzony jest najczęściej z plakatami do filmów. Ja tam się nad tym tak naprawdę to wiele nie zastanawiam. Ja po prostu maluję i albo mi coś w duszy zagra i jakoś w obrazie to umiejscowię, albo po prostu wychodzi słabo i tego, ale ja maluję codziennie, nie? Także czy mam nastrój, czy nie mam nastroju, to zasuwam. I dzisiaj w dorosłym życiu to niestety ja żyję z tego, nie? To jest mój zawód, moja robota i tego. No. Ścian nie maluję. Dla Echo24 Anna Stańczak.